Tutaj przyjechali panowie z telewizji, z TVP1, tak? Jak rozumiem? Z TVP1, ale to niech pan nam opowie, bo to nie my panu wywiadu. No ale to, ale to... Aby tylko pan nam miał opowiedzieć o swoich tutaj pomysłach na zagospodarowanie przestrzeni i pomysłach na spędzanie wolnego czasu. A co by państwo chcieli zrobić dzisiaj tutaj w Staszowie? Czy panowie, bo tu widzę sami panowie. Chcemy z panem porozmawiać, żeby nam pan właśnie opowiedział o swoich tutaj dokonaniach. O moich dokonaniach. No moje dokonania to... Ja może poproszę pana przed kamerę, bo to nie pan z nami robi reportaż, tylko my z panem. Deska, niech pan... Słuchaj, ja powinienem na siebie... Proszę pana, to się nie uda. Proszę pana, dlaczego? Moment. Bo pan jest na czym innym skoncentrowany, na sobie, no, ale jestem filmowcem, takim amatorem, więc... Trudno. Bardzo nas to cieszy, ale to może niech pan zostawi... Współczuję pan. Nagramy, a za chwilę pan będzie swoje dzieło tworzył, dobrze? Ale to możemy wspólnie. Wspólnie to nic nie zrobimy. Wspólnymi siłami można naprawdę dużo dokonać. Znaczy, ja proponuję tak, bo ja by pan na razie, no nie wiem, może tu gdzieś odłożył te swoje rzeczy. Ja bym panu podpiął mikrofon. No dobrze. Żeby było pana słychać, to potrzeba, żeby pan miał wolne ręce. Obie ręce wolne muszę mieć? No, chcę, żeby pan przełożył pod koszulką. Dobra, to zaraz wyłączę to rzeczywiście. No ja czas mam. Ja zawsze mam czas. Znaczy, no zawsze może nie, ale dzisiaj mam. Dobra, panie Wojciechu, to bardzo proszę tak. Zamieniamy się teraz rolami. Tak? Pan... No... Ja cały czas słucham. Dobrze, a ja bym pana prosił, żeby pan skupił się na opowiedzeniu nam o swoich tutaj pomysłach na zagospodarowanie przestrzeni publicznej. No to przejdźmy tam do kamery, nie, to proszę... No to jest restauracja tutaj. Po trawie to lepiej niech pan nie chodzi, bo tu straż miejska naprawdę pilnuje. Jeszcze raz. Pan mówi, że nagrywamy. Znaczy, no ja już nagrywam. Panowie muszą nagrywać teraz też. Panie Wojciechu. Ja jestem już gotów. Pana prosimy o to, żeby skoncentrował na rozmowie z nami. Wyłączył aparat w tej chwili, ale na czas nagrania. Dobrze? Ale to nie jest kamera teraz. To jest kamera taka. W formie aparatu. No aparat no też, ale... O tym mówię, tak. O tym aparacie w formie kamery. No ale jak wyłączę ten aparat, czyli tą moją kamerę, to wtedy moja stacja telewizyjna nic nie nagra, no, będzie klapa. Proszę pana, ale pan jest z nami mówiony na no nagranie, tak. Znaczy, a nie ze swoją stacją. W związku z tym moja propozycja jest następująca. Najpierw my nagramy z panem. A później pan nagra a potem sobie nagramy z panem dla pana potrzeb. Dobrze? Może tak być? Ale róbmy to naraz. Nie, naraz się nie proszę tam. Pana, tak? Panowie, ja wiem z doświadczenia... Pan się koncentruje na czymś innym w tej chwili? Ale nie, ja proszę pana, to robię automatycznie, dobra. Autentycznie. Dla mnie to jest automatyzm ruchu. Pięknie pan. Jeżeli pan... Proszę pana, wie pan jak to wygląda śmiesznie, że pan z tą ręką wystawioną stoi? No śmiesznie. No, bo ja mogę postawić to na parapecie. To niech pan postawi na parapecie. No to chodźmy tam właśnie. No. Wie pan, tutaj wymyśliłem, tu jest takie piękne miejsce zdjęciowe, bo jest fajne. No, no jest nie fajnie. Nie ma kontrastu. To więc niech pan sobie ustawi ten aparat gdzieś. To proponuję na tym murku tutaj. To niech pan sobie postawi. O! A ja tutaj proszę. Ale no ja... O, to ja postawię go tutaj. Popatrzcie panowie. Zaraz, ja... Zapraszam tu. Zobaczę, czy się nagrywa. Nagrywa się, okej. Okay. O, panowie, to tu możemy. Ale to dla pana tam jest dobrze, a dla mnie tu, okej? Okay? No ale to nie będzie słychać za bardzo. Proszę pana, w tej chwili nagrywamy inny program. Czy pan się zgadza na to, żeby się nie koncentrować na własnym nagraniu, tylko z nami rozmawiać? Jak już jest włączone, to już można sobie... Zgadza się pan, to zapraszam pana. No ja myślę tak, żeby... Proszę pana, jeszcze raz pana proszę, ale... proszę tutaj podejść. No, a pan to nie będzie słychać, co tak? Proszę pana, my nagrywamy, może pan tu podejść? No to muszę to wziąć w ogóle. No dobrze, pan jest tam. O, zapraszam.
już się nagrywa. Mam nadzieję przynajmniej. No więc panowie, tutaj podjechał samochód, taki samochód, wielki taki ciężarówka i tutaj, tu się zatrzymał i te stoły bilardowe to jakoś tak rozstawili, że jeden stał tutaj, o tu jeden stał, o w tym miejscu, a pozostałe stały tam, a jeden stał tutaj w tych podcieniach, bo był w tamtych, bo był nierozstawiony. A piłkarzyki leżały nierozstawione, piłkarzyki i air hockey leżały tam, w tych podcieniach. No ja się tu kręciłem po prostu wtedy. A tutaj stała beczka. Najważniejsza to jest ta beczka. To w sumie to beczka jest najważniejsza. Bilardy to jak bilard, ale beczka to była diogenesa. Przychodzili tutaj ludzie grać w bilarda. Co tu się działo? Pojawiło się jakaś młodzież? Przychodziła. Policja przychodziła, straż miejska przychodziła. No, przychodzili tacy sanicy od pana burmistrza. A młodzież, no to tak, młodzież, no to dzieci. No wszyscy przychodzili. No. Kto chciał, to przychodzi i sobie grali. Także to było. To mi się nawet podobało. To pan burmistrz nawet dobrze wymyślił. Przepraszam, mamy. Właśnie nie wiem, dlaczego to potem zabrali. To nie mam pojęcia. Od tej strony. Dlaczego to potem wszystko zabrali? To tego zupełnie nie wiem. Dobrze, to jeszcze raz pana poproszę, jakby pan mógł pokazać, gdzie. Mam sobie tylko tak posiedzieć i tyle. Jest tu barwną postacią, znaną. Znaną jest bardzo. Wiele osób to zna. A z czego jest znany? Z różnych filmów, z jego przeszłości, trochę jak szkole uczył. I tyle słyszałem. Pan był jego uczniem? Nie. Był dobrym uczniem? Nauczycielem? Z tego co słyszałem, to bardzo zabawny. No dobra, a byłby pan w stanie tak w pięciu zdaniach, żebym ja nie wchodził, nie przerywał panu, tylko tak opowiedzieć? Nie. No i to co już pan powiedział, tylko żeby to była taka zwykła. Czemu ja? No to proszę śmiało, nie, proszę się nie, przedstawić. Nie, jak pan już zaczął gadać, to niech pan gada. Niech na mnie nie spada. No ale panowie, no, bo mój wolontariusz ale siedzi pan tam. Nie, no. Nie rozmawia, ja nie chcę. Proszę z ludźmi. No, ale co mam z tymi ludźmi? A nie wiem, to jest państwo. To o czym pan rozmawia zazwyczaj? No ale z tamtym panem bym pogadał. Ale tu proszę, no. No ale tu nie ma nikogo interesującego. No, chociaż jest. Jeden idzie człowiek, który chodził na bilardy. Pamiętasz, jak były bilardy? Tak, pamiętam. Fajnie było? Oczywiście, że było fajnie. Dobrze pan burmistrz te bilardy postawił tutaj? Chyba tak. No, widzę panowie. Co musimy czuć dla pana burmistrza? Być szczerym. Wdzięczność trzeba. Wdzięczność, tak. Wdzięczność, no właśnie. Być grzecznym, nie dokuczać. Nie dokuczać, no właśnie. O. Nie rozrabiać. Nie rozrabiać. No brawo, brawo. Pamiętasz, jak te bilardy znikły nagle kiedyś? W grudniu znikły. Znikły, no właśnie. No właśnie. A jak myślisz, dlaczego one znikły? Nie wiem. No właśnie. No. Pewnie tak przed nim mieli nakaz. No właśnie, a no, to nic. Dobra, dzięki. Piotrek, chodź! Panie Kamilu, skąd ten pomysł na bilardy? Nie wiem, nie mam pojęcia. A kto jest stoi? Kto rozstawił bilardy? Nie wiem. Ja nic nie słyszałem, nic nie widziałem. Przychodził tam tutaj? Tak. Chodź, Piotrek. No to co tu się działo? No nie ma powiem. Tu się grało i dymem. Telewizję mamy. Mamy telewizję. Chodź. Nie trzeba się denerwować. Dobrze, proszę ze mną porozmawiać. Siemanko. No proszę. Siemanko. Siemanko, witamy, Staszu. Zawiedzki, kurwa. Co trzeba? Będziecie na pan nie wiem czemu znikły, nie mam pojęcia, naprawdę. Siemanko. Nie mam pojęcia. Proszę się przedstawić. Dzień dobry, nazywam się Kamil Majcherski, 28 lat, pochodzę ze Staszowa i pytam się, jaki jest wasza odbiór na nasze pytanie. Słucham. Chcieliśmy się dowiedzieć, skąd wziął się pomysł na rozstawienie stołów bilardowych. No bo ze względu na to, że ludzie kurde piją, mają basen, ale to jest ta koronawirus,
teraz i tak dalej, ludzie nie mają co z rękami zrobić i tak dalej i chcą sobie popytać po prostu, albo się napić w takich normalnych kurde sektorach, że można się napić, bo nie trzeba do lasu wstawiać i tak dalej, chcielibyśmy się napić normalnie, takich tutaj normalnie, legalnie i sobie popytać w bilardach, tylko że ta koszta 8 zł, loża kurde 40 i tak dalej, przez tą koronawirus jesteśmy troszkę tak, troszkę zablokowani i następną opcją jest taką, że chcieliby sobie chłopaki bilarda popykać, a nie ma gdzie. Jest jasne? Dlaczego macie stoły postawione? Bo stołów nie było, a chciał pograć. Jedynka, 5 do zaliczenia. Następne. Dobra, dziękujemy panu. Dziękuję, a pan się przedstawiał? Tak, tak, tak. Tak, tak. Można iść? Tak. Pan, znana tutaj osoba? Proszę bardzo, kiedy będzie puszczane? No, w przyszłym tygodniu. Osoba znana. A czy taka... swoje kontrowersje, jak tam wypowiada, co tam chcieli właśnie za te tak zwane kutasiki chyba w sądzie oskarżyć. No nie, to są więc tylko tu siedzieć. Chyba tyle. Co to jest kutas? No to jest oto tak zwany jakiś ten pomponik, nie wiem, jak inaczej nazwać. Dokładnie. Proszę się przedstawić, przepraszam, bo to nie zapytałem. Satora Marcin. Panie Marcinie, no to jeszcze raz pana dopytam. Pan jest tutaj taką... bliżej, będzie łatwiej. Proszę? Pan podejdzie po prostu. Pan Wojciech jest tu osobą znaną, mieszkańcą. Z czego, jak, skąd jego popularność? On jest chyba już popularny parę lat, bo zawsze to była taka, nie wiem, już chyba ze 20 parę lat on był nauczycielem. Tutaj chyba w liceum, co nauczał matematyki. Miał towarzysza tego Alfa, tą maskotkę. Ale jakoś chyba panu dyrektorowi się jakoś ten jego styl nauczania nie podobał. A teraz widzę, że oglądam czasem jego filmy na YouTubie. On tam jakieś tam prowadzi, pokazuje, gdzie jest coś, na przykład, jak z tych filmów pamiętam, gdzie jest takie uliczki boczne, że są jakieś zatrzeszą zaśmiecone. No tak interesuje się po prostu jakoś tym miastem. Jest jakiś spór pomiędzy władzami Staszowa a panem Wojciechem? Z tego co wiem, to jakiś... chyba rok temu też był spór o te stoły bilardowe, co zostały, co chyba miasto mu nie chciało jakoś tam wynająć jakiegoś tam pomieszczenia. Tak, tak 100% w tym temacie nie siedzę, z tego co wiem. Te stoły, co tu były, to bilardowe, to on właśnie nie mógł znaleźć miejsca dla tych stołów. Stoi, że tu stoi tyle budynków opuszczonych, a te stoły stały tutaj pod chmurką. Nie wiem, gdzieś te stoły zostały chyba wywiezione, czy nie wiem, sprzedane. Niech pan się przesunie w ten sposób. No, jeszcze. Podjeżdżamy na hamburgery. Dobra, dziękuję panu. Co tam? Tak, wie pan, jakoś tym tematem, no tak. To najsłynniejszy mieszkaniec Staszowa? Czy ja wiem, czy najsłynniejszy? To raczej, to chyba ja. To raczej ciężko powiedzieć, czy najsłynniejszy. Najsłynniejsi tam siedzą. No, znany pan, no, był nauczycielem. No i teraz te filmiki, co pan nagrywa. Znam, przynajmniej mi jako tam znam. Bordesko, ja ci bardzo przepraszam. Dobra. Stoły mają wrócić i tak jak było, chłopaki mają bilarda, bo nie mają co robić z rękami, rozumiesz? Lepiej kijem ruchy rozbijać, a chodzić i pogromadzić. A co z tymi stołami? Niech stoły się stało? Właśnie niech wracają. Nie mam pojęcia. To się góry zapytajcie, niech wraci wszystko. Tak jak było. Bo one gdzieś tak jakoś, jak było. Jakiś magazyn to wzięli. Nie mam pojęcia, to już nie na moją głowę. Aha, no. Ja bym... Bardzo dziękujemy. No dobra, dziękuję. Do widzenia. Ale tracicie klimat Staszowa. Dobrze, dokładnie. Klimat jest najważniejszy. Co tam pan burmistrz? Burmistrz to jest... Myślę, że we wtorek na jedynce. Ale ładnie jest, nie? Panie Zarzycki. Dobra robota, panowie, dobra robota. Siemanko. Będzie fajny filmik. Chciałem podziękować panu Zarzyckiemu. Może tam jest zaprzęg na zimie. I z pięcioma psami pan jest innym człowiekiem, bardzo serdecznym. No poważnie, no i fakt. Gdzie tam będzie eksmutowane? Telewizji. To który kanał? Na Niemcy. O dobra, to już wystarczy, wiesz, pan nie pamiętam. Znamy się na tym poradzie, to zrobię. Oj, no to jest nie pan stanie. Nie wiem, co, ale ja jestem już po pracy w posiłce służbowej. Pan mnie nagrywa. Niech pan stanie na chwilę. Ja jestem po pracy, jestem w posiłce służbowej.
rozmowa no jest, mam się gdzieś udostępnić. Mówiąc, że jestem w tym, to proszę. Wszystkie kąpieliska w Polsce. Tam nie ma tak, że pracuje się do ostatniej osoby. Także mówię. Tyle mam. Z całą ekipą, proszę Państwa, maszerujemy tutaj na pomosty. Tak, tak. Panie Wojtku, niech pan się zajmie proszę tym, w jakim celu pan tu przyszedł. Dobrze? No dobrze, no, co pan robi? Co pan robi? Co robię? Tak. Po co pan tu przyszedł? No pilnuję, że jak ktoś się będzie topił, to żebym mu pomógł. No dobrze, jak pan będzie się bawił teraz aparatem, to może pan to przyjąć. Ale nie, ja mam podzielność uwagi. A przy okazji ja pilnuję tego pomostu, wie pan. Bo ten pomost to było moje takie atelier filmowe. Tutaj masę desek jest takich spróchniałych, ludzie chodzili po tym i... Panie Wojtku, a czy ja mogę mieć... Ja go włączę. Dobra, a mogę na moment ale prosić, ja... ale dobrze. Groki Staszowa. Rynku, proszę Państwa. Tu wczoraj była TVP1, ale nie wszystko być może pokażą w telewizji. Więc ja robię taką dokrętkę. Jak wygląda nasz piękny Staszów. A kręci ten filmik nie byle kto, ale człowiek oskarżony o zaśmiecanie miasta. Więc człowiek w swoim fachu. Panowie z telewizji kręcą się po Staszowie i kręcą Staszów. Panowie z telewizji kręcą się po Staszowie. A miejscowi też się kręcą po rynku. I ja też kręcę. Każdy coś kręci. Panowie cały czas filmują, a miejscowi się kręcą po ryneczku. Panowie filmują, miejscowi się kręcą po Staszowie. No znany jest. No to niech pan nam opowie, my nie znamy, przyjechaliśmy. No jak pan miał... Niech pan przesunie się. O, już. A tam poczekaj, bo tam masz... Nie wiem. Opowiedzieć, no parę słów. No znamy pan. Nie wiem. My go nie znamy, no niech pan nam opowie. Nie wiem. Co robi, co wymyśla, jakie historie. Coś tam, że zbuduje świetnie, mają postać Hades, coś takiego. A jeszcze chodzi pływać na dole w zimie. Wszystkie pogody. Tyle wiem. Pan go zna ze szkoły. Mamy po prostu. No to jest bilardy tutaj. O bilardy, co pan powie, proszę. Zagrał bilardy, bo nie było pan, były zakazane chyba, nakaz był coś takiego. Pan przez straż miejską coś takiego. Tyle wiem tylko. Więcej nic nie wiem. Panie magistrze, niech pan podejdzie. Tak, jestem. Do pana. Do pana? Tak. I opowie o bilardo. Bliżej. Można było, na bilardzie można byłoby grać. Niech pan bliżej. Jeszcze raz. Bliżej. Niech pan opowie. Niech pan się cofnie. O. Tylko ja bliżej. Do pana. Bilardy to były zabrane przez to, że nie można grać. Coś takiego? Że nie można tam pić, przy bilardach nie wolno pić. Coś takiego. Ale kto nie pozwalał pić przy bilardach? Nie wiem. No my też nie wiemy, to może panowie opowiedzą. Wiecie panowie, jedyny problem to jest taki, że te bilardy stały tutaj... Kiedy one stały? Chyba dwa lata temu. No.
zasłania się sam. Aha, aha, twarz, dobra. Dobra, niech pan bliżej do kolegi podejdzie. Jeszcze bliżej. No niech pan dotknie ten kolegi. O! Super, uwaga. Więc te bilardy stały tutaj Te bilardy stały tutaj 2 lata temu, no więc panowie, no już mało kto cokolwiek pamięta, jesteście o 2 lata za późno, no. To tak jakby gdzieś wystrzelenie w kosmos, jakieś rakiety na Księżyc, a wy przyjeżdżacie z ekipą 2 lata potem, no. Ludzie już nie pamiętają, no strzelali, nie strzelali, no diabli wiedzą. Tak, tak to jest. Pytamy o bilardy, bo ma pan sprawę ma pan problemy z prawem z powodu tych bilardów. Ale to już ustaliliśmy, proszę pana, że to jest tylko taka terapia zajęciowa. A ponadto, wie pan co, nawet jeżeli to nie jest terapia zajęciowa, to jest prawdziwy proces. Nie wiem, czy panowie pytali pana burmistrza, czy on mówi, że to jest naprawdę, czy tak dla jaj tylko ten proces. No ale nawet jeżeli on jest naprawdę ten proces, to panowie nie ma się czym przejmować, dlatego że w wyniku procesu ja dostanę jakiś ładny, piękny wyrok tak zwany. A jak ktoś ma piękny wyrok, o ja wezmę na siebie oczywiście. Jak ktoś ma piękny wyrok, to idzie siedzieć. Jak ja będę siedział, to ja nareszcie będę miał święty spokój z telewizjami, z radiami, z bilardami, ze strażą miejską, z opieką społeczną, która do mnie przyłaziła. I będę mógł się zabrać za pisanie. I napiszę taki cykl powieściowy, Kopciem, Batugiem, Kutasem i Piątą Klepką. Czyli to będą 4 powieści. To będzie taka trylogia w 4 częściach. To się potem sfilmuje, potem się nakręci musical, potem jakąś może operę nakręcą i panowie, i będę niezwykle bogaty, niezwykle sławnym człowiekiem. A pieniądz rządzi światem, no, także pieniądze są w życiu ważne. A ty coś dodasz jeszcze do tego? Żeby przywrócić bilardy z powrotem. Przywrócić? Mhm. Ale to jest niemożliwe, bo przecież nie wolno grać bilard tutaj na rynku. A nigdzie indziej też, szczerze mówiąc, nie bardzo, bo nie mamy sali, no ale to inszość. Może by powstała świetlica Hades, coś takiego. A to świetlica Hades już była. No. Tylko tamtą też wywalili. Bo to nie była pierwsza świetlica, panowie, która tutaj... No, o której miałem problemy sądowe nawet. Z Hadesem też miałem problemy. Ale o co innego. Pan czy rowerem? Mogę, tak. Zacytowane, ale... No ale proszę przed kamerą. A to nie, to zdecydowanie nie. Jestem niemedialny, złą dykcję mam, wszystko. Wszystko jestem antytalentem medialnym. No i przede wszystkim ze Staszowa, no. Ludzie ze Staszowa, no tacy są właśnie. Tacy są, no. Chociaż wyjadą spoza Staszowa. Tak. A pan nie nagrywa. No właśnie nagrywa pan, ale chcieliśmy się dowiedzieć o kamerze. O świetlicy. No ale co pan chce powiedzieć? Stąd te problemy ze świetlicą. Dlaczego pan się zaangażował w tę sprawę? No ja się zaangażowałem w tą sprawę, bo zostałem poproszony przez obecnego tutaj Wojtka Zarzyckiego. A problemy, no nie bardzo, no ja nie znam genezy tych problemów, tak prawdę mówiąc. Ale to czego dotyczyło? Te problemy dotyczyły tego, że nie mogliśmy brać udziału właśnie uczestniczyć właśnie tam w liceum w Hadesie? Hades. Bo kolega mówi o innej świetlicy, która była w szkole, w Hadesie, taka podziemna świetlica, też nielegalna. Ona trwała przez 1,5 roku, bo teraz chodzi to na rynku, co była. Aha. Nie, no ty, o ty się nie mogę wypowiedzieć, bo mnie... Panie Wojtku, niech pan przejdzie z drugiej strony. Z tej? Tu. Dobra, już. Jeśli chodzi o tą świetlicę, to był niewiarygodny, bo mnie tutaj nie było. No to powiedz... Poprzednia świetlica, o której pan Wojtek mówi. No było. W Hadesie. Na czym ona polegała, pamiętasz? Cokolwiek? Przychodzili małolaci, którzy nie mieli sobą co zrobić. Musieli czytać, później dopiero mogli się brać za jakieś tam gry, ewentualnie jakieś ćwiczenia, najczęściej bilard ich interesował. A co czytali? Pamiętasz? To były przede wszystkim takie edukacyjne książki. I jeśli dobrze pamiętam, to bodajże 45 minut musieli czytać zanim... 25. A 25, no właśnie, dobra, 25. No dobrze, czytali książki i... Panie Wojtku, niech pan stanie bliżej. I co dalej? W tych 25 minutach korzystali w pełnym zakresie z tych wszystkich atrakcji, które były na świetlicy. A dlaczego ta świetlica została zamknięta? No tak jak panu mówiłem, no ja tam nie znam arkanów tej sprawy. No ale pewnego dnia okazało się... No pewnego dnia okazało się... Ja raptem byłem tym wolontariuszem przez 3 miesiące. No ona trwała 1,5 roku. Słucham? 1,5 roku była razem. Aha, no tak. Z tym, że ja byłem przez 3 miesiące, no i tylko doświadczyłem tego, że z dnia na dzień musieliśmy się stamtąd wyprowadzić. Wszystkie te rzeczy, które tam były zgromadzone, zostały wystawione na zewnątrz. I
tylko tyle do kury już w zasadzie. I taki był koniec świetlicy. Taki był koniec świetlicy. Później się zmieniła lokalizacja świetlica i, no i ciągnęło się tym całym torem, tak? Czytanie, bilard. Znaczy tej świetlicy, aha, mówisz o tej, że w barze była potem. Tak, później jeszcze była w barze. No, no tak, bo wynająłem bar. Tak. Bar taki piwny wynająłem, który był od chyba 14 do 18 chyba był nieczynny, więc... Etapy tej świetlicy. Ale stamtąd nas też wywalili. Bo ktoś ten bar wynajął po prostu. Tak. Dobra. No dobra, a proszę się przedstawić jeszcze. Nazywam się Mirosław Ziemniak, jestem mieszkańcem... Pan Mirosław? Ziemniak, dobra. Tak. Ta nasza świetlica Hades była tam, w tych podziemiach. Ona trwała przez półtora roku, to była świetlica podziemna w sensie fizycznym i w sensie dosłownym, bo ona była w sensie emocjonalnym, no była podziemna po prostu, bezprawna, no krótko mówiąc, bez wiedzy dyrekcji szkoły działała przez półtora roku. O, widzi pan... Dobra, dobra, spoko. Nie wiem, o co chodzi. Dwie, dwa śmieci. Jeden śmiech taki, drugi śmiech. Nie leżą. Ja was naprawdę polubiłem, tylko że niestety się kurczę mało co nagrało, bo ta, mam kiepski sprzęt, on się sam wyłącza, no. Bardzo. Panowie już odjeżdżają.